Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem, pamiętaj o przysługujących Ci uprawnieniach. Suwalskie sądy przypominają ofiarom przestępstw o przysługujących im prawach. Darmowych porad udzielają asystenci sędziów w związku z Tygodniem Ochrony Osób Poszkodowanych. Suwalczanie, a właściwie suwalczanki, najczęściej cierpią z powodu przemocy w rodzinie, a tych nie da się poprowadzić z urzędu bez zeznań pokrzywdzonej osoby. Aby organy ścigania mogły zareagować, musi być sygnał, że w danym domu do takiej przemocy dochodzi. Przede wszystkim należy to zgłosić organom ścigania i zaufać osobom prowadzącym dane czynności, że tym osobom można pomóc. Katalog środków jest bardzo szeroki, w związku z tym proszę się nie bać zgłaszać i mówić o swoich problemach. Niestety zainteresowanie akcją w naszym mieście jest znikome. Tak, to prawda. Osoby nie przychodzą po porady, a po to ten tydzień pomocy został zorganizowany, aby móc przyjść, dowiedzieć się, jakie ma się prawa z tytułu pokrzywdzenia przestępstwem, zachować można anonimowość. W Polsce utarło się przekonanie, iż prawo wobec domowych oprawców jest zbyt łagodne. I faktem jest, iż w tej dziedzinie restrykcje nie zmieniają się od lat. Surowie karani są za to kierujący pod wpływem alkoholu, a także oszuści podatkowi. Ofiary przemocy omijają więc wielkim łukiem takie instytucje jak prokuratura czy policja. Albo w obawie przed ośmieszeniem, albo ze strachu przed oprawcą. Nie ma takiej obawy. Policja, prokuratura czy sądy są od tego, żeby właśnie przede wszystkim ofiarę pokrzywdzonego chronić, a sprawcę za dany czyn ukarać. I takie przeświadczenie, że nie udzieli się komuś pomocy, czy pomoc będzie w sposób nienależyty udzielona, nie powinno budzić się w głowach osób, które zostały pokrzywdzone przestępstwem. Dyżury potrwają jeszcze do piątku włącznie w godzinach od 9 do 11. Do akcji przyłączyła się też prokuratura. Jej organizatorem jest Ministerstwo Sprawiedliwości.